Z przemówienia świętego Pawła VI, papieża, na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II. Rozważając głębokie związki łączące Maryję i Kościół ku chwale błogosławionej dziewicy oraz dla naszej pociechy, ogłaszamy najświętszą Maryję Pannę, Matką Kościoła, czyli całego ludu chrześcijańskiego, zarówno wiernych, jak i pasterzy. Którzy nazywają ją swoją matką najmilszą. Postanawiamy również, aby odtąd cały lud chrześcijański oddawał Matce Bożej pod tym właśnie najmilszym imieniem jeszcze większą cześć i do niej zanosił swe prośby. Czcigodni bracia, chodzi tu o tytuł, który nie jest obcy chrześcijańskiej pobożności. W rzeczywistości wierni i Kościół powszechny. Najchętniej nazywają Maryję najwłaściwszym dla niej imieniem Matki. Ten tytuł należy bowiem do istoty pobożności Maryjnej, ponieważ jest mocno zakorzeniony w tej właśnie godności, jaką Maryja otrzymała, stając się Matką wcielonego Słowa Bożego. Jak bowiem boskie macierzyństwo jest przyczyną wyjątkowego związku Maryi z Chrystusem. Oraz jej obecności w dokonanym przez Chrystusa dziele zbawienia ludzi, podobnie z jej boskiego macierzyństwa, przede wszystkim pochodzą te związki, jakie istnieją między Maryją a Kościołem. Maryja bowiem jest Matką Chrystusa, który, przyjąwszy ludzką naturę w jej dziewiczym łonie, złączył jednocześnie ze sobą, jako z głową, swe mistyczne ciało, którym jest Kościół. Dlatego Maryję, Matkę Chrystusa, Należy uważać również za matkę wszystkich wiernych i wszystkich pasterzy, czyli kościoła. Z tego powodu również my, chociaż niegodni i słabi, zwracajmy ku niej oczy z ufnością serca i dziecięcą miłością. Ta, która niegdyś dała nam Jezusa, źródło największych łask, nie może nie udzielać kościołowi swojej macierzyńskiej pomocy, zwłaszcza w czasach, w których Chrystusowa oblubienica usiłuje spełniać swe zbawcze zadania ze szczególną gorliwością. Te właśnie ścisłe więzi, jakie łączą naszą matkę w niebie z całą ludzkością, skłaniają nas do wzmożenia i jeszcze większego utwierdzania naszej ufności. Chociaż Maryja otrzymała od Boga najobfitsze i najwspanialsze dary, które uczyniły ją godną matką Słowa Wcielonego, to jednak jest nam ona szczególnie bliska. Jest, jak i my, córką Adama, dlatego również i naszą siostrą, ponieważ posiada wspólną nam wszystkim naturę ludzką. Została ona wprawdzie zachowana od zmazy pierworodnej, ze względu na przyszłe zasługi Chrystusa, ale też sama swą wzorową, doskonałą wiarą pomnożyła otrzymane od Boga dary i to w takim stopniu, Iż zasłużyła sobie na przekazane przez Ewangelię tytuł Błogosławiona, która uwierzyłaś. W swym ziemskim życiu stała się ona doskonałym wzorem ucznia Chrystusowego, była zwierciadłem wszelkich cnót, a swym postępowaniem wyrażała w pełni te błogosławieństwa, jakie obwieścił Jezus Chrystus. To sprawia, że Kościół powszechny, rozwijając bogactwo form swego życia, i gorliwego działania znajduje w Bogarodzicy Dziewicy najwspanialszy przykład doskonałego naśladowania Chrystusa.